jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideo podcastu Czystej Gospodarki Impaktu Gospodarka na Nowo. Ja nazywam się Maryjka Szurowska jestem z Czystej Gospodarki, a moim gościem dzisiaj jest pan Piotr Głowski, prezydent Piły oraz wykładowca akademicki. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie prezydencie, w zeszłym tygodniu nasza redakcja opublikowała tekst, w którym sugeruje, że rolnictwo miejskie jest pewnym rozwiązaniem na przyszłość rolnictwa w ogóle. I teraz takie pytanie do Pana, trochę insajderskie. Czy ten temat w ogóle w przestrzeni miejskiej, czy też w przestrzeni rozmów samorządowców i prezydentów miast istnieje, czy to jest taki nasz wymysł dziennikarski? Ten, w tej nowoczesnej formule to pewnie jest nowy pomysł w Polsce, bo na świecie już w wielu miastach tego typu rozwiązania są wprowadzane. I pewnie będzie to interesujące w Warszawie, gdzie jest mało przestrzeni, gdzie warto pomyśleć o dachach może. Ale w pile my to robimy od wielu lat i to się nazywa ogrody działkowe. Okay. My w Warszawie też mamy ogrody działkowe. No ja wiem, ale nie, 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 nie macie w tej, z tej skali, bo na 75 tysięczne miasto mamy 5 tysięcy ogrodów działkowych. Okay. Więc łatwo sobie wyobrazić razy trzy osoby na takim ogródku w, czas, w trakcie lata. Mamy około 15 tysięcy osób, które intensywnie korzystają i bardzo często właśnie uprawiają te, te ogródki. One są coraz części uprawiane, bo był taki moment, że w czasach biedy służyły jako miejsce zdobywania pokarmu. Mhm. Potem zrobiono z nich trawniki, a teraz jest powrót do czystej, zdrowej żywności. Mhm. I te rośliny wyhodowane na własnej działce mają zupełnie inne znaczenie. One niekoniecznie muszą służyć jak gdyby wspomaganiu tego budżetu domowego, ale na pewno służą jakości jedzenia. Czyli to, co odróżnia Piłę od Warszawy, to to, że nie ma dużych powierzchni na dachach? Tak i bym powiedział skalę miasta, bo ja zawsze powtarzam, że miasto Piła, 75 tysięcy, jest tak duże jak Paryż. Uh -huh. Bo Paryż ma 107 km kwadratowych, a Piła ma 102 km kwadratowe. Wielkie miasto, 60 pod, ponad procent terenów zielonych, lasów, parków, dobrze utrzymanej zieleni, uh -huh. a, a to jest oczywiście jakość życia. Okej, okay, brzmi jak raj na ziemi, ale jak to wygląda? Bo i tak jest. I, i tak jest. <głos> <głos> Musimy się w takim razie wszyscy przejechać do piły. Natomiast mnie interesuje, czy z perspektywy no, średniej wielkości miasta rozwiązania takie właśnie innowacyjne, jak właśnie wspomniane rolnictwo, czy też wdrażanie innowacji energetycznych, czy jest łatwiejsze czy trudniejsze? Znaczy, chyba nie, nie ma to znaczenia akurat. Myślę, że liczy się pomysłowość ludzi. Tak naprawdę, mhm. czy są innowacyjni, czy, czy myślą w sposób skostniały, czy stawiają sobie cele takie, które wykraczają daleko poza nawet zobowiązania z samorządu, no bo przecież niekoniecznie. Samorząd musi, musi myśleć o technologiach wodorowych, kosmicznych, i jeszcze paru innych. Aha. I ktoś by powiedział, że, że nawet może, niekoniecznie jest to takie bezpośrednie zadanie, ale z drugiej strony dzięki temu pojawia się coś, co zaciekawia miastem, powoduje, że inwestorzy chcą właśnie tam zlokalizować swoją działalność. A jak są Przedsiębiorcy, to są ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy. Jak są ludzie, to się buduje kolejne osiedla. I no i tak ta, ta, bym powiedział, pozytywna spirala mm -hmm. się nakręca. Okej, okay. wspomniał pan o wodorze, wspomniał pan o budowie osiedli, a ja skądinąd wiem, że w Pile powstaje osiedla, które wykorzystuje właśnie wodór. Proszę powiedzieć trochę więcej o tym projekcie. Czy może nie, że wykorzystuje, co mamy zamiar, no bo jesteśmy na etapie konkursowym. Chcielibyśmy skrzyżować... Technologie Smart City z Green City. Okej, okay, To teraz musimy wyjaśnić, co to jest Smart City, co to jest Green City? No może, może tak bardzo w dwóch słowach, no, czyli smart miasta inteligentne. Z reguły związane jest to z technologią, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do zarządzania miastem i lepszego wykorzystania potencjału. a Green, no to wiadomo, zielone, czyli, czyli przede wszystkim nie tylko. Zieleń ta na ulicach, ale to też oczywiście ma swoje znaczenie, ale również wszystko, co wiąże się z poszanowaniem energii, z poszanowaniem przestrzeni, ekologią, z, ze zjawiskami, które. No, stały się w pewnym momencie modne, a dzisiaj stały się a, absolutnie obowiązkowe w związku ze zmianami klimatu. Okej, okay. i jak prototypowe osiedle przyszłości łączy te dwie koncepcje? Znaczy założenie w tej chwili konkursu, który trwa, bo ogłosiliśmy konkurs na przygotowanie. Ma, mamy najważniejszą rzecz, bo mamy przestrzeń. Mamy Aha. ponad 30 hektarów. Przestrzeni, którą chcemy zagospodarować. To są tereny były wojskowe. Ogłosiliśmy konkurs, który ma dać odpowiedź na to, na, na to pytanie, właśnie jak, w jaki sposób to osiedle ma zostać wybudowane, jak mają zostać podzielone przestrzenie, jakie mają być technologie użyte. My w warunkach postępowania napisaliśmy, że oczekujemy no między innymi tego, że pojawią się tam rozwiązania bardzo nowoczesne, które będą na przykład uwzględniały, Magazynowanie energii w postaci wodoru, mhm. wytworzonej najlepiej lokalnie. Czyli no można sobie to wyobrazić, że mamy solary na dachu, wtedy, kiedy są wszyscy w pracy i energia elektryczna jest niepotrzebna, produkujemy wodór. Zjawisko elektrolizy w szkole wszyscy pewnie pamiętają, a jak nie, to warto sobie przypomnieć. A jak wracają, to mamy zmagazynowany wodór i odwracamy proces produkując energię elektryczną. Odpadem jest woda. Mamy bym powiedział takie trochę perpetuum mobile. Tam też zapisaliśmy obowiązek na przykład wykorzystania wody szarej, czyli deweloperzy i miasto, bo chcemy też jako miasto tam budować. Mamy już zawiązaną specjalną spółkę celową do tego. Będzie miało obowiązek, ci wszyscy będą mieli obowiązek, no, jak gdyby w procesie budowlanym uwzgl uwzględnienia kolejnej rury. Zawsze my mamy rurę na wodę ciepłą i na wodę zimną i jeszcze odpływ kanalizacyjny. A tutaj okay. poje, powinna się pojawić czwarta rura, która będzie dostarczała wodę, na przykład zebraną z dachu. Mm -hmm. Wystarczy do spukiwania toalet. Więc z tego typu rozwiązania właściwie wszystko to, co technologicznie dzisiaj jest możliwe chcielibyśmy sprawdzić, zobaczyć, czy. No, czasami czy warto, tak? bo niektóre hmm. rzeczy niekoniecznie muszą się sprawdzić. Robimy trochę pe pewien poziom doświadczeń. Z czasem okazuje się, że, że niektóre rozwiązania są, le jedne lepsze, drugie gorsze. Więc, żeby w ogóle porównywać, musi być proces badawczy. Chcemy przy okazji prowadzić badania. No, mamy takie umowy, zarówno z lokalną szkołą wyższą, jak i z politechnikami, że. Jak tylko projekt wystartuje, to będą prowadzić tego typu procesy badawcze ciekawostką, absolutnie, zupełnie, ale to z, z takich e, fragmentów już społecznych, mamy na lotnisku, które jest na terenie miasta, bo lotnisko jest cywilne, mm -hmm. bazę kosmiczną, Lunares. Badani są tam astronauci, tak zwani analogowi, to znaczy są zamykani ludzie w byłych hangarach. To wygląda jak film arsjanin, pewnie pani widziała. E, nie. A to zachęcam. Doskonały, doskonały film. Okay. E, I e, badane są zjawiska e, e, pomiędzy nimi. To znaczy mhm. wydłużana jest im doba, na przykład e, w, w, tak światłem, Aha. żeby nie... No, oni są zamknięci, nie mają kontaktu przez dwa, trzy tygodnie z otoczeniem żadnym. Czy, przepraszam, w Pile się odbywają eksperymenty na ludziach. E, no tak, ale to są naukowe, więc są dozwolone. Przyjeżdżają okay. ludzie z całego świata, naukowcy z reguły. E, lekarze podda, poddają się sami takim badaniom i chcemy też troszeczkę przełożyć ten proces badawczy na to osiedle. To znaczy zbadać, jak. Na osiedle to, też będziecie przedłużać doby? Nie, ale będziemy <noise> sprawdzać, jak szybko na przykład ludzie się zaadoptują, jak szybko mhm. się pokłócą, jak, jakie zjawiska będą pomiędzy nimi zachodzić, bo mhm. to, ta, ta, ta baza Lunares to jest taka dla pierwszych, którzy wylądują na Marsie, a potem ma, ma powstać duże osiedle. I na tym dużym osiedlu będą się ludzie kłócić, kochać, rodzić, umierać, więc no doskonale doskonały proces badawczy, bo my taką zupełnie nową strukturę w nowej przestrzeni będziemy, będziemy tam tworzyć. Ale to, to proszę powiedzieć, tam będą przeprowadzane badania socjologiczne? Też, też. 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 Czyli też. No, peł, peł, pełna gama eksperymentów. Też, też. A <grym> Ale... Znaczy ja tylko no. bo zakończę myśl, bo mi ucieknie. Ogłosiliśmy konkurs w grudniu. Był bardzo krótki czas nabory. Nawet bym powiedział się bałem, że jest za krótki, bo podajże dwa tygodnie, mhm. a zgłosiło nam się 60 załóg architektów, zespołów architektów, którzy chcą startować w tym konkursie. 58 złożyło kompletne dokumenty, także tylko dwie, dwie drużyny odpadły. No to jest myślę, że fantastyczny wynik. Daje to szansę, że będzie to ciekawe rozwiązanie. Okej, okay, to, to proszę teraz powiedzieć jeszcze o koncepcji. To znaczy, ile będzie mieszkań, ile będzie domów. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo to jest od tego, jest właśnie ten konkurs. Konkurs ma nam dać odpowiedź mhm. nie tylko na temat tego, jak ma zagosp być zagospodarowana okay, ta przestrzeń. Jeśli mamy przestrzeń? Mamy przestrzeń i mówimy ludziom: wymyślcie, wymyślcie, jak zagospodarować się dosyć ekstensywnie. Mhm. Nie chcemy tam wieżowców, nie chcemy tam okien, które zaglądają w kolejne okna, więc za zagospodarujcie tą przestrzeń ekstensywnie, zróbcie jak najbardziej, technologicznie te, te budynki, a jednocześnie no, tak, żeby nie przesadzić, to znaczy żeby technologia nie była droższa niż efekt z tej technologii, to znaczy żeby można było wykorzystać wszystko, co, co jest dostępne, ale racjonalnie dostępne. To znaczy, no, czasami są tak zwane gadżety, zupełnie niepotrzebne. Mhm. One, ja w Japonii widziałem, byłem na takim osiedlu porównywalnym, które jedna z dużych korporacji z takich światowych buduje i tam na przykład było lustro, do którego można było mówić i ono odpowiadało. Na przykład no użyj dzisiaj kremu, bo, bo masz tam zmarszczki pod oczyma i, i, i najlepiej takiego kremu jeszcze użyj. tak okay, no, czyli także, tutaj mamy marketing. Uh, ma, embedded, absolutnie, tak no? I, to, i uważam, że, że no, tego typu gadżety nam są niepotrzebne, ale już to, że e, pojawia się światło określonej porze, mm -hmm. ono e, jest sterowane ruchem człowieka, który porusza się po ulicach, to my to już w chwilę Mamy. Aha. To są rozwiązania, które są gdzieś tam porozrzucane, po, po i teraz chcielibyśmy to mieć wszystko w jednym miejscu. No i, i też pokazać, że, że to wcale nie musi być super drogie, no bo sam proces budowania takich budynków no, będzie pewnie porównywalny albo może minimalnie droższy. A te wszystkie dodatkowe elementy, to po pierwsze uważam, że. Uda nam się sfinansować z różnych źródeł i krajowych, i europejskich, no bo Zielony Ład jest oparty na oszczędzaniu energii, na oszczędzaniu wody, na tych wszystkich zjawiskach, więc będą na to pieniądze. Poza tym to jest projekt innowacyjny. To jest i badawczy, i badawczy, i jeszcze parę innych rzeczy. A druga rzecz, że potem oszczędności z tego, no bo to może mhm. być tak, że to mieszkanie może być, znaczy... Ideałem byłoby plus energetyczność. To, 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 to jest absolutnie możliwe, żeby osiągnąć taki stan, że to osiedle będzie produkowało więcej energii niż potrzebuje, czyli mieszkańcy mogliby teoretycznie nie tylko nie płacić rachunków, ale może zarabiać na, na tym, na że tam mieszkaniu. mieszkają. Tak jest. Ale proszę powiedzieć, to znaczy, że to będzie osiedle no, takie zwykłe deweloperskie, to znaczy ja jako człowiek będę mogła sobie pójść, wpłacić odpowiednie pieniądze i kupić mieszkanie. Też. Też, bo jak gdyby po zakończeniu konkursu, no, oprócz nagród finansowych, które przewidzieliśmy dla zwycięzców, tak naprawdę nagrodą będzie zrobienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I teraz schodzimy już zupełnie tak na ziemię, czyli e, robimy dobry plan, w którym określimy te wszystkie warunki dla inwestorów, mhm. nie tylko dla deweloperów, bo, bo będziemy również jako miasto i chcielibyśmy pierwsze budynki czy kwartał, nie wiem, jak właśnie to zostanie zaprezentowane. Zagospodarować sami, żeby pokazać, że można, że, że, że da się. Że te wszystkie czasami, no mam nadzieję, że tak daleko idące pomysły architektów da się zaimplementować, za ładnie brzydko powiedziane, w takim, w takim życiu codziennym. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, jak wyglądają, bo tutaj przez naszą rozmowę się przewijają te, 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 te koncepcje, które gdzieś tam zostały wdrożone w Pile, ale proszę tak powiedzieć, co, jakie idee smart city już są w tym momencie w mieście i które się sprawdziły? Znaczy, problemem jest to, że ja Smart e, rozumiem czasami inaczej niż te, te takie podstawowe definicje, chociaż wielu e, na mądrych ludzi ze mną się również zgadza. To znaczy, smart niekoniecznie musi zawsze znaczyć to samo, że to jest nowa technologia, że to jest. E, e, Elektronika, tak, informatyzacja, no bo łatwo sobie wyobrazić duże miasto, no znowu wracajmy do Warszawy, zatłoczone, z za mocno zabudowanym centrum. No dzisiaj myślenie o smart, oczywiście, Próba przeniesienia tej komunikacji na komunikację publiczną, ale druga to regulowanie wszystkiego, co się da wyregulować, chociażby ruchu, skrzyżowań, włączania świateł, zielonych fali i dziesiątków innych rzeczy. My, ze względu na to, że mamy więcej przestrzeni, o której mówiłem na początku, podjęliśmy przed laty no jestem 11 rok, to trzecia moja kadencja mm -hmm. prezydentem, decyzję, że będziemy likwidować wszystkie skrzyżowania ze światłami i będziemy robić. Jako skrzyżowania z ruchem okrężnym. Okay. No, dzięki temu po pierwsze nie psują nam się sygnalizatory, i nie ma z tego powodu problemów, nie ma kosztów utrzymania, i właściwie nie ma korków. Przez miasto można spokojnie, pomimo tej wielkiej rozpiętości, przejechać w 10 do 15 minut. No, marzenie każdego, każdego mieszkańca, żeby. Złośliwy powiedziałby, że widocznie jest mało samochodów w Pile. No, jest bardzo dużo i nawet to jest naszym zmartwieniem, bo, bo jest 650 samochodów na 1000 mieszkańców. Aha. A więc to jest, do, no, jak porównamy z Europą Zachodnią, gdzie często jest to 300-350. Mhm. No, to jest, no, mamy jeszcze co robić, tak, okay. żeby ograniczać ten ruch, ale... Sama, sama idea tej, 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 tego ruchu, taka trochę też zaciągnięta od Duńczyków, od Holendrów, podglądamy, tam podglądana, no sprawdziła się. I ona, ona na pewno jest smart. No mamy też oczywiście te, te, te elementy związane z nadzorem, z budową Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście. Mamy to wszystko w jednym miejscu i jeszcze na dworcu kolejowym, który został dzięki temu odnowiony, więc no wiele rzeczy. Połączyliśmy, tak bym powiedział, po, po, po skandynawsku. Staramy się być taki, tacy trochę jak Skandyna. W rozwiązaniach technologicznych, jak ci z Singapuru i, i, i z Korei mm -hmm. Południowej i z Japonii, a dla odmiany, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to, to, to może właśnie ta. ta, ta nie, niekoniecznie kupujemy zawsze wszystko, to. to z tymi gadżetami, no ale mamy na przykład strefę przemysłową w ten sposób oświetloną, że oświetlenie faktycznie e, przygasa o kilkadziesiąt procent e, chyba po 23. A potem, jeżeli wjeżdża samochód do strefy, to wszystkie ulice, po których on się porusza, automatycznie mu się włącza światło dodatkowe. Tam są czujniki po prostu zamontowane. Mamy taką ścieżkę fajną rowerową nad, nad jezioro, która wiadomo, że między dwunastą w nocy, a czwartą nad ranem może nie jest super często używana. Ale jeżeli już ktoś tam biegnie, to nigdy nie biegnie w ciemnościach, tylko właśnie ta kilka lamp przed nim się rozświetla, kilka za, za nim się wyłącza. Także on jest cały czas w strefie światła, widzi, gdzie, gdzie, gdzie ma biec. Więc dokąd to, zmierzać? Dokąd ma zmierzać? No, tych rozwiązań mamy, mamy dużo i, i myślę, że. Szukamy, szukamy na, 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 na te wszystkie propozycje takich zastosowań racjonalnych, to znaczy staramy się no, nie robić błyskotek, tylko właśnie mhm. rzeczy, rzeczy, które da się potem wykorzystać. Panie prezydencie, dużo rozmawialiśmy o takich ideach smart city, green city. To są idee, które bardzo angażują również społeczność. Angażują w takiej idei, powiedzmy, promowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3W, czyli woda, węgiel, wodór. I proszę powiedzieć, jak, jak w praktyce te idee łączą społeczność? Znaczy, na pewno oczywu będzie, będzie kluczowe, bo wydaje się, że węgla mamy dosyć dużo i nowe zastosowania dla węgla musimy szukać. Zresztą Polska akurat w tym zakresie ma, ma dobrych naukowców i Grafen jest tego, tego dobrym przykładem. Woda będzie pewnie źródłem przyszłych wojen, i, a raczej jej brak, bo jest jej bardzo niewiele i wydaje się, że musimy zacząć bardzo wyraźnie mówić o tym, że po pierwsze trzeba oszczędzać, coraz częściej dzieci to rozumieją, ale też wielokrotnie wykorzystywać i no, też zrozumieć, w jaki sposób dostarczyć ją tam, gdzie obecnie zaczyna jej coraz bardziej brakować, żebyśmy no, ze zjawiskami e, migracji, e, tym, żeby może nie, żebyśmy mogli sobie z nimi poradzić, bo pewnie sobie nie poradzimy jako ludzkość, ale żeby można było chociaż próbować tym zarządzać. E, kwestia wodoru e, dla odmiany, tej ostatniej literki, wydaje mi się, e, no, tu nau, nau, naukowcy się spierają, czy, czy na pewno to będzie ten element, który będzie w przyszłości najważniejszy, ale mam nieodparte wrażenie i to bym powiedział czasami tylko nos, tak, tak może podpowiadać, w którym kierunku pójdziemy, że to jest taka zmiana trochę jak kiedyś para. Jak wprowadzono maszyny parowe, one zupełnie zrewolucjonizowane przeprowadziły rewolucję w zakresie funkcjonowania tak, życia, zakresie, życia, życia i świata. Kulturowe. Ludzie się tego bali wtedy. Mhm. Zresztą wodoród dzisiaj też niektórzy już się boją. Jeszcze, jeszcze nie, nie widzieli, nie słyszeli, ale już się boją. Ale od tego prawdopodobnie nie będzie odwrotu, bo pomysły, które ma Australia na przykład w tym zakresie i Japończycy, bo oni ze sobą bardzo ściśle współpracują. W Australii jest, jest i będzie produkowany wodór dla, dla Japonii. Po, pokazują, że w nieodpartym sposób można odnieść takie, takie, takie wrażenie, że skoro ci, którzy mają naprawdę silne, duże gospodarki, postawili to, to raczej się nie mylą. Po drugie, faktycznie zasoby, które mamy, by, by to tworzyć, przygotowywać, są dosyć duże. No a sposób utylizacji, czyli jako odpad mamy wodę, no wydaje się, że jest, że jest idealny. Pewnie, że, że są dziesiątki rzeczy do pokonania, to znaczy trzeba spróbować produkować go jeszcze taniej że są to kłopoty związane z przechowywaniem, ze szczelnością rur, z dziesiątkami problemów takich technologicznych, ale one są coraz częściej już pokonane albo pokonywane. Japończycy chcieli, bo miałem okazję zobaczyć miasteczko olimpijskie przed olimpiadą, mhm. ale jeszcze przed tą prawdziwą, co miała być, czyli rok temu. Oni tam właściwie zrobili wszystko na wodór. Autobusy Aha. były napędzane, te, które jeździły, sportowców woziły, były wodorowe. Budynki, które wybudowały, wybudowali, czyli to nowe osiedle, było zaspakajane energetycznie właśnie poprzez wodór. Tam powstał pierwszy wodorociąg, taki prawdziwy, czyli nie, nie, nie mieszano gazu innego z wodorem, bo, bo to jest możliwe go czysty wodór wprowadzono. I te, te rozwiązania pokazują, że, że i ci bardzo bogaci, i intensywnie rozwijający przemysł stawiają na, na tego typu rozwiązania, ale w Europie też daleko nie trzeba szukać. Norwegowie, Finowie, bardzo dużo poświęcają czasu, energii właśnie na, na tego typu rozwiązania. Niemcy kupują pociągi. W Hesji byłem na takiej stacji, która. Będzie obsługiwała kilkadziesiąt pociągów, właśnie napędzanych wodorem. Nie będą elektryfikować niektórych linii, zresztą daleko mm -hmm. nie trzeba szukać, bo, bo Hel taki ma pomysł. Czyli na Hel ma pojechać po, pociąg nie na Hel, tylko na wodór. I, okay. i to jest pomysł, pomysł pomorskiej Doliny Wodorowej. Czyli, no czyli... właśnie, Doliny Wodorowe, bo mam wrażenie, że Wielkopolska stara się bardzo stać taką najważniejszą, w Polsce doliną wodorową, czy to w jakiś sposób napędza, bądź też pomaga, wspomaga realizację tych idei 3W w, w Pile? I to jest, bym powiedział, nawet podstawą, bo mhm. w strategii tej krajowej naszej, bo, bo taki dokument w tej chwili funkcjonuje, mówi się, że takich kilka dolin wodorowych będzie miało też wsparcie i rządowe, i unijne. Więc ci, którzy będą pierwsi, najlepsi, a takich dolin już mamy kilka, będą, będą mogli korzystać z tych pieniędzy. My w Wielkopolsce podzieliliśmy się troszeczkę różnymi zadaniami. Co innego robi konin, co innego robi piła, co innego będzie pewnie robić poznań. I myślę, że, że z punktu widzenia takiego czysto marketingowego, no, ch chciałbym, że zresztą. Takie pewnie jest nie tylko moje oczekiwanie i może marzenie nawet, żeby jak ktoś w Stanach myśli o, o, o wodorze, to, to jedzie do Kalifornii, bo tam jest najwięcej tego typu rozwiązań, że jeżeli ktoś w Polsce albo w tej części Europy by myślał o, o tym, w jaki sposób wykorzystać wodór w różnorodny sposób, to będzie, będzie szukał tego w Wielkopolsce. Na koniec zdradzę trochę, że przed tym jak weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, że wszystkie miasta teraz mają projekty wdrażania autobusów wodorowych do ruchu miejskiego, więc no, muszę o to zapytać. Znaczy, my, my podjęliśmy decyzję o zakupie pierwszych autobusów, więc to, to, to również się dzieje. W tej chwili jesteśmy na etapie dostaw autobusów elektrycznych. Mamy bardzo nowy tabor. Ostatnie lata kupowaliśmy, myślę, że, że tam. 4-5 letni, maksymalnie, więc jak popatrzymy na inne miasta, które mają nieraz 8, 10, 20 lat, jeżeli chodzi o średnią wieku autobusów, to my mamy w tej chwili. Praktycznie wszystkie, w tej jeżeli diesel, to, to, to szóstka, mhm. norma Euro 6. Teraz mamy dostawy, mamy część już hybryd. W trakcie jesteśmy dostaw autobusów elektrycznych i kolejne na te długie trasy, gdzie jeszcze elektryk sobie nie radzi, bo, mhm. bo zasięgi jak gdyby nie pozwalają, to właśnie mają być autobusy wodorowe. I żeby znaleźć źródło, no bo gdzieś trzeba je zatankować. Mamy z Orlenem podpisaną umowę intencyjną, że jak kupimy pierwsze autobusy, to Orlen postawi stację tankowania, ale taką publiczną. Mhm. Czyli mam nadzieję, że dzięki temu powstanie sieć w Polsce stacji. Tak, żeby ktoś, kto kupi sobie auto, samochód osobowy, który, czy ciężarówkę będzie miał w zasięgu 100 km stację tankowania, bo no to tak, tak Niemcy zrobili i faktycznie na, na terenie Niemiec dzisiaj już nie ma problemu z tankowaniem pojazdu wodorowego. To jest jak gdyby jeden element, a drugi, no chcemy też pomyśleć o własnym za, zaopatrzeniu. No po pierwsze, Osiedle na przykład może tworzyć nadprodukcję i by, będziemy pewnie głównym klientem, ale w okolicy powstaje duża farma wiatrowa zaraz za, za granicą miasta 18 wiatraków, ponad 2 MW każdy i bardzo duża farma fotowoltaiczna. Na, na, inwestor jeszcze nie określił, czy to są dziesiątki, czy setki, setki hektarów które prawdopodobnie nie będą wpięte do sieci, tylko będą produkowały energię elektryczną na inne potrzeby. I być może będą to potrzeby związane z produkcją wodoru albo spalaniem bezpośrednim. Także prawdopodobnie nie będziemy tego wodoru jeszcze specjalnie daleko wozić, bo być może będzie produkowany lokalnie. Panie prezydencie, wszystko, co pan do tej pory powiedział o pile, wskazuje na to, że jest to fantastyczne miejsce raj na Ziemi, miejsce do życia. Było to też to porównanie, że piła jest jak Paryż, i e, nie tylko dlatego, że zaczynają się na tę samą literę. E, natomiast do Paryża ludzi przyciąga no, nie tylko, to, nie, nie tylko e, atrakcyjność wizualna, tudzież atrakcyjność życia, ale też gospodarka, m, głównie powiedzmy kreatywna. E, co przyciąga ludzi do piły? Z czego ludzie w pile mogą żyć? Znaczy chyba z tego samego powodu, z którego ja z, się znalazłem w Pile. Ja nie, nie urodziłem się w Pile. Dotarłem tam, jak, jak zwykle, z, z mężczyźni, czyli za, za kobietą. kobietą. Tak e, co, kobiety w Pile. E, no, to na pewno, tak. Tutaj to, to bezdyskusyjnie. E, ale myślę, że jakość życia. To jest mhm. coś, co absolutnie odróżnia. To znaczy... Mamy stosunkowo niskie, bo gdzieś w granicach 3% bezrobocie, więc no można by powiedzieć, że właściwie nie ma, że ci, którzy chcą znaleźć pracę, no to ją znajdują. Zresztą mieliśmy niedawno takie, bo robimy jako samorząd targi pracy, pokazując pracodawców. No to raczej praca szuka człowieka niż człowiek szuka pracy. I, I to są bardzo różnorodne i wysokotechnologiczne firmy. Mamy dosyć dużo firm z kapitałem zagranicznym, bo ponad setkę takich inwestycji powyżej miliona dolarów, więc dużo kapitału wysokotechnologicznego no od największej firmie muszę wspomnieć bo, bo mamy Signifya który zatrudnia 5000 osób prawie w trzech fabrykach to są to jest największa chyba fabryka światła w Europie i Wszystkiego dookoła, to znaczy i oprawy, i elektronika, ale też, też no takie, takie ciekawe, związane z młodymi ludźmi. no Tule wszyscy kojarzymy z bagażnikami tak. dachowymi, a u nas rozpoczęli produkcję wszystkich nowych elementów. W tej, w tej chwili wózki do biegania, na przykład takie z, dla dziecko tylko że, że tak. rodzic biegnie, nie idzie. Akurat po tej ścieżce? Po tej ścieżce albo Przyczepione do, do, do rowerka albo do rowera dorosłej osoby, więc rozwiązania też nowe, które u nas wprowadzają, no i, i, i elektronika do tego, trochę druku. No właściwie staraliśmy się zdywersyfikować mocno to, co się dzieje na terenie miasta, bo działa powyżej 8 tysięcy firm na w 75 tysięcznym mieście. Mhm. I po, po te, te moje doświadczenia, tak, które wiązały się z Signifyem, kiedyś to się Philips nazywało, um, wynikają znowu z tego, że no, podglądamy innych. Eindhoven, z którego Philips w pewnym momencie się do nas przeprowadził, to była pierwsza taka wielka prywatyzacja w Polsce, zresztą Udana. Upadło prawie. To było 200 tysięczne miasto. Z tego powodu, że mi postawili wszystko na jednego. Mhm. Tam było wszystko Philipsa. I stadion, i ulice, i ogrody działkowe pewnie też. I, i, i oni przez lata odbudowywali się, stawiając na małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Stworzyli bardzo silny ośrodek badań, który, który tam powstał. My zrobiliśmy to bez wchodzenia w te buty, że, że ktoś nam się wyprowadził. Nie chcieliśmy. By pojawiły się dwie, trzy duże firmy, które po pierwsze zmonopolizują gospodarkę. gospodarkę, rynek, również wynagrodzenia. Tak. I szukaliśmy raczej dobrych, ale, ale takich, którzy. No, będą w kategorii średni albo duży, ale w te, raczej mały, duży. I to, to nam się udało, bo, bo strefy przemysłowe, które przygotowaliśmy, ale tak naprawdę przygotowaliśmy, znaczy, żeby były najpierw drogi, ulice, instalacje, ścieżka rowerowa, oświetlenie i tak dalej, a potem się pojawili przedsiębiorcy. Mhm. Mamy zapełnione, i teraz kolejny, kolejni właściwie. To są albo kooperanci, albo, albo nowi, którzy słuchają tego, że u nas się fajnie nie tylko pracuje, ale właśnie potem żyje, bo, bo znowu jakby porównywać to, to jest właściwie małe miasto, no bo używajmy racjonalnej skali, ale z tym wszystkim, co ma duże, tak, bo jest, co mamy dwa szpitale, Jedna klinika jest prywatna, druga duża, specjalistyczny szpital takiej kategorii wojewódzki jest bezpieczniej niż, niż w dużym mieście, nie ma korków, czyli mamy to wszystko, co jest w dużych miastach. Jest teatr, oprócz korków, oprócz, oprócz tych złych rzeczy, które Aha. są w dużych miastach, tak właśnie korków, nie, nie wiem, przestępczości, która zawsze występuje w innej skali, jeżeli chodzi o duże ośrodki. Więc szukamy, szukamy swojego miejsca, powiedzmy, na, 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 na tej mapie świata, żeby konkurować i z tymi największymi, no i z tymi najmniejszymi, żeby, żeby właśnie ktoś, kto kto oczekuje, że, że będzie teatr. Tak? Niektóre premiery teatralne nie są w Warszawie, to są teatry warszawskie, tylko przyjeżdżają do nas i po raz pierwszy sztuka jest u nas wystawiana. Także czasami takie rzeczy można robić lokalnie, nie mając wszystkiego. Mówią, że żeby napić się piwa, nie trzeba mieć browaru. I my w wielu wypadkach też kupujemy usługę na najwyższym poziomie gdzieś na zewnątrz. No to co, panie prezydencie? Do zobaczenia w pila. Do zobaczenia. Dobrze. Dziękuję za tę rozmowę. A państwa zapraszam na kolejne odcinki wideo podcastu Gospodarka na Nowo.